Tak mógł wyglądać banknot 50 zł. Portret Barbary Radziwiłłówny wzorowany jest na wcześniejszym wizerunku z pocztu władców polskich Andrzeja Heydricha, autora polskich banknotów. Przy tworzeniu tego portretu wzorował się na wizerunkach z XIX wieku przedstawiających Barbary jako bardzo piękną kobietę. Prawdopodobnie nie wyglądała aż tak atrakcyjnie, a jej pięknem próbowano tłumaczyć jej siłę oddziaływania na rządzących, na władców. Pewnie jej oddziaływanie wynikało raczej z jej intelektu, z jej determinacji, a nie tyle z samej urody. Po prawej widzimy kiść owoców. Są wzorowane na arlasach wawelskich, które Zygmunt August, mąż Barbary, sprowadził do Polski. Druga strona banknotu. W centrum znajduje się herb Barbary Radziwiłłówny. W tle widzimy miasto Kraków. Po lewej stronie rynek miasta z kościołem mariackim, a po prawej Wawel. Podobny układ jak na banknocie 50 zł, który wszedł do obiegu, przy czym tam jest to Kraków o 200 lat wcześniejszy z czasów Kazimierza Wielkiego. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów o banknotach, które nie weszły do obiegu, czy też o symbolice banknotów obiegowych.